Moi drodzy, witam was, moi drodzy, w pierwszym odcinku z nowej serii. Ja wiem, że miał być też na FC. Ja będę oczywiście nagrywał FC 25, ale na razie nagrywam to, bo już mówiłem na odcinku, że będę nagrywał to, więc nagrywam to. Jutro może będę nagrywał nową serię do FC 25, może jakąś karierę. Zobaczymy jeszcze, czy to będę to nagrywał, czy dopiero w czwartek. No, będę myślał nad już jutrem, ale no zobaczymy, jak mi czas wyjdzie do nagrywek. Moi drodzy, nagrywamy nową serię pod tytułem Football Manager. Będzie to pierwsza seria pełnoprawna się pojawia. Nie będzie to nic klubowego, ale to zapewne wiecie po tytule, jak to nazwa. Będzie to kariera Football Manager, czyli po prostu FN24 do boju Polska, czyli kariera polską. No niestety będziemy pewnie musieli rozegrać cały turniej Euro, bo nie ma tutaj jeszcze nie ma aktywacji, żeby wiecie, na przykład przeskoczyć na przykład do tego obecnego sezonu, tylko będziemy musieli niestety rozpocząć, więc. Zresztą, jeszcze nie, zresztą na przypomnienie wam pokażę wszystko, co tutaj mamy, bo naprawdę możecie na przykład zacząć sobie w klubie. Na przykład wybierzemy zacznij w reprezentacji. Możemy na przykład wybrać w klubie i reprezentacji, ale reprezentację. Pokażę na przykład, albo nawet wam pokażę kluby. Macie tyle lig, większość lig, powiedzmy na przykład duńska, ma drugą ligę, więc ma więcej lig, więc musimy się świetnie bawić w tym oto trybie. No nie mogę się doczekać, aż będę się w to bawił. Macie nawet hiszpańską trzecią ligę, grecką nie macie, nie, też macie grecką. Macie wszystkie praktycznie ligi, niektóre nie mają swojej drugiej ligi, ale większość mają, więc no tutaj wydaje mi się, że nawet Irlandia Północna też ma, Irlandia też, ja wam to wszystkiego pokazywałam. Tutaj nam pokażę, że mamy na przykład Azję, Afrykę, niektóre mają właśnie swoją drugą ligę. No, co mogę pokazać, Ameryka Północna na przykład. Nie wiem, czy na przykład Kanada, czy na przykład Meksyk będzie miał swoją drugą ligę, bo tutaj nie mają chyba ligi drugiej. Meksyk ma, no więc nie mam tutaj wszystkiego pokazać, tylko muszę szybko założyć wizję okulary. No i cóż, my zaczynamy oczywiście do boju Polska. Będzie to nietypowa kariera menedżera, bo menedżerem będę oczywiście ja. Więc jak mnie wyjebią, to koniec serii, jak to mówią. Więc wybieramy i patrzcie, macie reprezentację. Macie większość na przykład jeszcze z Afryki macie. Więc tutaj wszystko jest faktycznie dobrze zrobione. Macie nawet z Oceanu, nie wiem, tam skąd, na przykład tyle. Macie wszystko. Więc to mi się podoba. Wybieramy Europę Polskę. Utwórz rozgrywkę. Trenerem oczywiście do ja. No, mogę nawet wybrać rzeczywiste, ale to mi nic nie da w sumie. No nie wiem, czy to nie coś na. To reprezentowałem w dniu rozpoczęcia tej kariery. Na sens. No nie, no może wybiorę to, może będę inaczej miał, ale wątpię, że tak by miał, więc zobaczymy, czy to da radę w rzeczywistej. Jeżeli to nie zadziała, to ja nie wiem. Teraz wybierałem i to nie zadziałało, zobaczymy, jak będzie to w tym przypadku, moi drodzy. Nowa kariera do boju Polska. Był taki pierwszy odcinek z Lazio, ale to myślałem, że będzie bez sensu i tak tą karierę już usunąłem, więc pomyślałem, że myślę, że kariera do boju Polska będzie taka idealnie. Nawet mam swój Krystian Cichoń nazywałem, ale wybieram sobie oczywiście Krystian Cichoń, edytujmy profil, wybieramy oczywiście Krystian Cichoński, nie wiem, czy mogę dać w ogóle długą nazwę, zobaczymy, Cichoński, trenerem będę, będzie taki młodszy trener, Polak, no i teraz tak, datę urodzenia wybieram swoją prawdziwą, wybieram tutaj też prawdziwą, o, jaki mogę być młodszy, 2003 roczny, no to młody dosyć, nie wiem, miałby lat, no nie będę liczył. 23. 20 lat będę miał, jak biorę ten rocznik. To nie, no to wybierzmy rocznik byle jaki. Na jakiś młodszy, żeby to był. 1995, że to będzie odpowiedni. Data taką dostaję. Potwierdzamy. Wybieramy jeszcze sobie jakiś typ odcień skóry. Myślę, że tutaj też można byłoby wybrać. Odcień skóry. Możemy też wygenerować losowo ciało. Pod mój styl. Zobaczymy, czy mi się uda. Kurwa, z taką kitką? Nie powiem, bo to skitka to chyba byłaby, nie? Żeby na przykład, możemy na przykład być szczupli trochę. To by się mogło przydać. Wzrost, to no to pasuje mi ten menadżer. W sumie nie wiem, dobra. Wzrostu mam 71 na oko, więc to będzie niski w ciule, to będzie wzrostu. O Jezus, tak niski, kurwa. Dałem się do 72, bo mam chyba tyki, taki mam. Dobra, mamy teraz tak, głowę. Fryzurkę mogę zobaczyć na przykład. Fryzura na przykład taka. Bo to była z kitką, to chyba było na oko. Tak mi się wydaje, dobra. Jakąś typową fryzurkę, żeby to była, nie?
O Jana. O, to mi pasuje nawet. Nie wiem, czemu to mi pasuje. Kolor włosów, ciemny fez. O, to mi pasuje, dobra. Budowa twarzy. Tego na nie, nie, na to mi nie będzie przydała. Zaraz myślę, że bez zarostu będę po. Jakiś mały, o, zaraz, żeby to było. Na przykład coś takiego, tylko że kurwa. Nie, to bez zarostu chyba wezmę, dobra. Brwi, cera tam. W sumie cerem, no to nie. Dobra, strój. Kurde, ta marynarka. Kurde, jak chciałem wyglądać jak Diego Simo, one jak Szawi na przykład, tylko że Szawi to kurwa nie wiem czy. Wygeneruj losowy ubiór, zobaczę o co chodzi. Da się takie coś wybierać? O kurwa. A, bo tu mogę kliknąć, o! A może jak Szawi będę wyglądał, więc, albo jak Hansi Flick trochę, będzie lepiej. Tylko potrzebuję taką koszuleczkę fajnie. Nie wiem, czy to znajdę. No, no to na przykład byłoby spoko, tylko że to są krótkie chyba. No nie ma takich długich fest? No to by pasowało, ale. Taka zwykła koszulka, żeby to była. Wiecie o co mi chodzi. Nie ma. Wybiorę jako to, taki zestaw, wybiorę ten. Koszulka polo. Nie będzie taka bardziej taka. Ma naszywka. Biała będzie pasowało. Jeansy. No i buty czarne opcjonalnie, no i mamy akcje dodatkowe, wszystko mamy, więc zbieramy, potwierdzamy, moi drodzy. No i mamy, witamy w zespole Polska. Jesteśmy zachwyceni, mogąc ogłosić, że Krystian Cichoński zostanie naszym nowym menedżerem, selekcjonerem. Krystian ma pełne poparcie ZPZL, no i z optymizmem spoglądamy w przyszłość. No ja grałem Polaskami wcześniej, tak po prostu prywatnie, no i potem wybrałem, no wiecie co wybrałem, czy nie wiecie, ale wybrałem po prostu Lech Poznań, bo wtedy grałem i tu, i tam, ale to już było bez sensu, nie chciałem tego wybierać, więc trudno się mówiło. Polska ma Mistrzostwa Europy do lat 19 wtedy chyba, do 17. Nawet jak grałem prywatną karę, to też Polska u mnie wygrała Mistrzostwa Europy do lat też tam 19, więc to jest coś mega ciekawe. Krystian Cichoński, Polska. Nazwę to są sobie dzisiaj, to Krystian Cichoński. Albo do boju Polska po nazwę. Do. To jest byte się pisze, tak? Do boju. Boju. Polska. Ciekawa nazwa, tak szczerze. Do boju Polska. No cóż, taka nazwa zapisujemy. Kartodzie, taki krótki ocięcie wstępny. Mamy tak, wstępny. Mamy Cichoński nowym menadżerem. Witamy w sztabie. I tutaj no, będzie trochę trudno, bo nie będę patrzył na overale, tylko też na jakieś ustawienia. Na pewno zostawię Lewandowskiego, ale na przykład. Trochę podszpera troszeczkę też powiedzieć o takich nowych kadrowiczów, będę na to też patrzył. Niektórzy na przykład nie będą grali, no mam nadzieję, że mnie nie wyjęją za to, no ale no cóż. Podjął przemalowaną decyzję, by zgodzić się na objęcie funkcji selekcjonera i tak oto Polska rozpoczęła nowy rozdział swojej historii. I czy mam? No nie mam, mamy 17 czerwca, chociaż nie, już po, nie, no, nie, jednak nie po euro. Ale mamy eliminację do mistrzostw Europy, też to jest stary sezon, widzę, też tutaj gramy eliminację, łocie, panie, dobra. No to jeszcze mamy towarzyski mecz z Czarnogórą. Zaczniemy właśnie od tego meczu. To będzie nasz pierwszy debiut, oby był to udany. Czyli nawet nie mogę zrobić chyba nad nie mogę chyba zrobić zmian chyba, nie? Tak mi się wydaje, że kalendarz mamy tak, bo potem będziemy mieli we wrześniu eliminację z Mołdawią i z Albanią. Więc no tutaj niestety nie zrobimy. Dobra, to pomijamy po prostu i lecimy, moi drodzy. Pomijamy, tutaj żadnych zmian nie zrobimy. Zagramy jeden meczek Czarnogórą, debiut. Będę, nie, jak to nazwać w sumie ten odcinek? Zadebiutowałem jako menadżer Polska, bez kiedy. No ta ciekawa, no. No. Myślę, że to będzie idealne rozwiązanie. Tu mamy jakiś przegląd, to wypierdolę. Ciekawie widzę, jak to wygląda. No dobra, jeszcze dalej. No więc na pewno na następne zgrupowanie na pewno troszeczkę będę patrzył i po prostu nie kręcam. No to tak, może być, no. Cichoński wykorzystuje sparring do eksperymentu, więc no to jest mega ciekawe. Powiem do kolego zaangażowanie. Dopiero wreszcie będziemy zabawić i będziemy się pięknie bawić, bo będziemy też pewnie powoływać, więc też myślę. Więc zobaczymy. Dobra, ja się pomawiamy te mecze. Na sparring to nie wyjdę na pewno z Lewandowskim, myślę. Bramkarza zmienia troszeczkę ten pomost, obronę chcę trochę pozmieniać, żeby była taka bardziej taka fajna, żeby nie była jakaś taka fest OP. Żeby nie była. Cichoński szykuje się debiutu w roli menadżera. No i na razie, no, w dniu 20 rozegramy swój debiut, moi drodzy, czyli dzisiaj.
dziewiąta we wtorek. Zobaczymy. Z Czarną Górą nam wylosowała. Jeszcze musimy zmiany tutaj dać. Oba, to znaczy dam. Najpierw zrobimy w ten sposób. Przejdziemy sobie do taktyki chyba. Nie, to musimy wejść w skład i szybki wybór tylko dam, żeby mi po prostu się zaktualizowało. No i elegancko. No i teraz można zrobić zmiany. Teraz tak, zeszalejemy troszeczkę na tej obronie. Dobra. Formację bym sobie zmienił, ale zostaje taką formację, jaka jest. Już tym będę zajmował się we wrześniu, tylko muszę po prostu zmieniać ten skład. Wybierzmy teraz tak, zróbmy tak. Szczęsny, myślę, że Marcin Bułka sobie zagram. Obronę taką chcę pozmieniać, bo tutaj już Helika bym dał, Kiwiora bym zostawił, Wędnarek, można Mekielka zmienić, ojemy, Telik, Paweł Dawidowicz może wejść chyba, będzie pasował, Krychowiak to nie, Krychowiaka potem to nie dopowoływał, Krystian Bielik, o może być Krystian Bielik, nie wiem czy to był, a to był chyba Helik, nie to był Helik, tak. Zaleski, sorry, na razie nie będziesz go w tym meczu zbytnio. A to jest ciekawe, czy on tu może grać. Daj półtora. Sorry, Zalewski, ale ty nie zagrasz w tym meczu. Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Zieliński, pozmieniamy troszeczkę tutaj. Michał Karbownik, Damian Szymański, wiem, że to się dobrze. Lewandowskiego możemy zmienić. Nie zmieniam Milika, bo nie mam za kogo zmienić. No dobra. A za Lewandowskiego mogę? Też nie mogę. Nawet nie mamy jakiegoś tora, to trudno. Macikarz, Damian Szymański, Sebastian, no może być, no już to nic nie zmieni. Styl taktyczny, płynny kontratak może być. Wybierzemy sobie od razu ofensywny futbol. Przypis, zrobimy to tak, dość szeroko, czyli no to może być. Podania w wolne pole, rozgrywanie piłki środkiem boiska. Czy to nie styl wymagający krótszy podań, może zostać. Tempo będzie troszeczkę niższe, bo. Natomiast, że na takiego rywala możemy wyjść wysoko, myślę, widzowie. No, myślę, że wyjdziemy wysoko, na tempem. Strzały z kolejnej pozycji. Mniej rajdy zrobimy, na pewno zostawimy rajdy. Więcej dyscypliny, więcej swobody na pewno zostawimy. No i dobra, teraz lecimy w fazie przejścia. W postaci piłki zdamy razy. Można dać przegrupowanie. Polska tak chyba miała też normalnie, więc pozbywamy się piłki, zrobimy kontrę w tym meczu. Bramkarz przebicia, na pewno zostawimy, zwolni tempo. Bo możemy zwolnić. Podawanie do skrzydła pewnie dam. Długie wykopy, wiadomo. No i teraz tak, ustawmy troszeczkę. Formację stawę na pewno wyżej trochę, żeby troszeczkę przycisnąć tą. No bo tak sobie ustawimy. Troszeczkę wyżej sobie tak ustawmy. No ale wszystko zmieniłem. Wąski pressing, czyli tak, to jest wolna przestrzeń. Czyli oni będą. Jak dam szeroki, wtedy na skrzydłach będą atakowali widzowie. Dobra, damy sobie wąski. Ja bym tego nie musiał ustawiać, a mogę tak wyłączyć? Mogę, dobra. Dobra. Tyle ze zmian. No i cóż, pierwszy mecz kanty, to jakby nie stawia się brana. Aha, jeszcze schematy gry. Jak to mam ustawić? Polecenia dla piłkarzy? Nie. Stałe fragmenty gry. A, no dobra, preferencja hybrydowa. Kontratak możemy dać. A zostawmy! A czemu by nie? Preferowana krótki słupek, piłka odchodząca, trwa generowanie schematów. No. I teraz możemy grać. Pierwszy meczek, Krystian Cichoński, czyli jako ja debiutuję jako menadżer. Ciekawa kariera. Mamy składzik. No nie, nie, nie mogę tu wymyślić, ale no cóż. No ten Resa mógł być na przykład na ataku, ale no trudno. Gramy pierwszy meczek po Polakami, to będzie jeden, jedyny meczek. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Nie wiem, jak będę je pomijał, czy na przykład będę je pokazywał wam wszystkie, czy nie wszystkie. Ale no myślę, że nie wszystkie będę wam pokazywał, zobaczymy. Zaczynamy, ja mogę to zajerać, co widzę, że je zajebiście, to jest mega spoko. Oby ten debiut był udany, jak tutaj porażka nie ma znaczenia, znaczy ma znaczenie, nie chcę przejebać. Jak przejebę, to koniec serii, nie wiem, to ja oczywiście, ale zobaczymy, jak zagramy. Szymański, zobaczymy. Emocje do niej ekscytujące. Nasz cel, w sumie nie mamy żadnego celu, ale no kurde, taki cel najważniejszy, kurde, chociaż to jest budować dobry spad przede wszystkim. Nie wiem, czy w tej jakości Grzegorza to radę zrobię na przykład za parę lat, chociaż wątpię, ale zbudować dobry best spad, czyli no może popróbować biegać, może dojść chociaż do półfinału, to byłoby coś, na przykład do Mistrzostw Świata, to byłoby coś. Jest to zajebiste, że też na przykład zobaczymy losowanie.
ligi. Zobaczymy na przykład też losowanie mistrzostw Europy, to też jest zajebiste. I w tej serii możemy patrzeć na przykład na jakiś mecz, więc na przykład polecimy sobie na przykład na mecz Ligi Mistrzów, na przykład popatrzeć sobie coś w tym stylu. I po prostu, żeby zobaczyć tylko te najważniejsze chwile w tym futbolu, te europejskie puchary, chociaż te finale popatrzeć. Też to oczywiście będziemy robić. Więc zobaczymy. Na razie Polacy, świetnie, Milik! No Milik, mamy debiutancką bramkę, kurwa! To nie pierdol, że spalony. Ja pierdolę, kurwa, no zmarł nie pokazał, no to jest mnie nie ma w tym trybie, znaczy w tym meczu oczywiście, bo to jest towarzyski. Kurwa mać, szkoda. Dobra, to będzie bezcinkowy odcinek, to będzie jedyny mecz, który nagram i potem będziemy się mówić w kolejnym odcinku. No dobra, cash. Dobra, lecimy z kontrą, dawać. Gol, nie. Więc zobaczymy, jak te odcinki dobrze, to co ile dni będę te odcinki wrzucał. Będę starał się troszeczkę częściej, ale myślę, że w tym tygodniu będzie napięte ze względu na FIFA będę nagrywał, nie będę nagrywał kontry troszeczkę taki piłkarski, bo taki mi się tak nie spodobał do nagrywek. Fortnite na razie odrzucam. Też nie mam ostatnio kiedy grać Fortnite'a, więc wiecie o co chodzi. Więc zobaczymy jeszcze, jak będę nagrywał inne gierki. Nie będę starał się nagrywać inne gierki, ale wiecie, no dwa filmy w dniu to nie dam rady, widzę, więc to już musicie mi zrozumieć. Postaram się chociaż to daily zrobić, ale no zobaczymy, jak to z tym daily jeszcze wygląda, więc wiecie. Ale na rzecz skupienia na meczu, mamy na razie, widzę, trzy strzały. To jest dobry znak. Trzy strzały. Jest dobry. Tam są bezcennego strzału. Kurwa. Mamy zmiany. Ole Lewandowski! No nie ma, kurwa, wybronił to chyba zje, kurwa mać. Dobra, jeszcze Szymański. Myślę, że wygramy na spokojnie, myślę. Mamy tyle sytuacji, nie ma. Jednak to było głupie, może przejebać, możemy, ale. To tyle sytuacji mamy, kurde, że to nie pięknie, mamy nawet dobre. 59%. Jeszcze połowa taka niezbyt chce. Lecimy dalej, moi drodzy. Wiecie, w takiej, wiecie, w FIFA 25, przepraszam, FC 25. Tylko czegoś byśmy nie zrobili, nie da rady widzowie, więc wiecie. Ciekawe, czy na przykład wziąłbym tę Polskę jako selekcję na Rafikie. No FC 25. I na przykład bym dzwonił, bym się na przykład z Kubą bym się na przykład dzwonił. Ciekawe, czy tak mógłbym. Chyba nie. Tak mi się wydaje. Bo to byłoby nielogiczne. Tak, no to zobaczymy. Więc do tego nie zrobię też właśnie w ten sposób kariery zawodnika, czy kariery selekcjonera. Więc zrobię to się w epski futbol menadżerze. Na razie lipa, Polacy są lipni. Mentalność dam jeszcze wysoko dam. Pierdziele. Zajmiemy się tylko roli zawodników. Te wytyczne, ale to ciulko. Bielik, Szymański, dobra, kurwa, no źle to zrobił. Ja pierdolę. Zaraz zrobimy pierwszą zmianę. Lewandowski na pewno zejdzie. Podejdzie na dalej niezły, kurwa. Nie. Nie możemy tego przejebać. To jest towarzyski, ale wiecie, no. Stajemy wysoki cel. Ja pierdolę, no. Trzeba, czymś mówiłem. No, widzowie. Mówiłem, to ja mamy. Panie Celi, widzę, bo to nie oczywiście. Ja pierdolę. Tak, blisko, nie? Kurwa, to się odbiło od zawodnika. No to zjebany jest. Jeżeli macie jakieś taktyki, to zrozumiemy, proszę pana, jeżeli macie jakieś taktyki, co można w tej grze, jakie taktyki porobić, bo mi się na przykład przyda prywatnie, też do kariery na przykład, do boju Polska, jaką taktykę ustawić, bo ja na przykład gram Barcelonę i na przykład mam szóste miejsce w lidze, nie? I tak zawsze miałem, już trzy razy, trzecią karierę z Barcelony i zawsze mam szóste miejsce, powiedzmy, zawsze mam chujowy sezon, więc napiszcie mi, jakie takie taktyki, jaką taktykę ustawiać, na przykład mi się to przyda prywatnie, też do kariery, nie? Bo to mi się fest przyda w przyszłości. Więc no, fajnie jakbyście mi taką propozycję dali, bo będę wiedział przynajmniej jak co zrobić.
Pasterz Pereszyński. Napastnika mogę jakoś prowadzić, chociaż na, nie, napastnika nawet nie mam. Kurwa, dobra. Zero i pół może być. Dobra, CR. Rzekasz Krykowiak, no nie. Przybysław Frankowski. Dawidowicz na przykład sobie wejdzie teraz. Za Michała Helika. Filip. Gol! Ja pierdolę, ale walną Dawidowicz piękną brameczkę. Może do miniaturki będzie. Ja pierdolę. Ten za debiut udany na przykład, jak wygramy to. Ale ładnie zasadził. No nieźle. Kurwa. Polacy, dawaj to. Kurwa, blisko. Ale on się zagacało 45 minut. 5 minut. Oj, oj. Jeszcze mamy sytuację i jest gol! 2-1, no debiut może udany, widzowie. Ajajaj. Jezus, no kurwa, no tytuł mnie za szlaki, no co tytuł dać debiut dodany, a tu 2-2 jest kurwa. Ja pierdolę, ale gówno. Co to będzie długo, ten mecz będziemy rozgrywać. Dobra, zmiany, ostatnie zmiany możemy robić. Mamy jeszcze dużo zmian, mamy dwie zmiany jeszcze dostępne, kurwa. To Bielika zmienię. Damy tego Krychowiaka, no już nic jest, nic na to nie poradzę. Matik zejdzie za Mikołę Zalewskiego i to będzie tyle ze zmian, bo to jest ostatnia moja zmiana teraz, więc będzie. Dobra, mam jeszcze szansę, debiut dodany może być jeszcze. Albo nie, bo mają teraz piłkę. Może odbierzemy tę piłkę. Nice! Dobra, nice, Lewandowski, dalej, lecisz, lecisz. Dobrze! Jest! Piotr Zieliński, kurde, ma ile? Jakie ma wera? 0,5 strzela gola, no. Umiejętności, czy tam gwiazdki mogę tutaj liczyć. Zajęliście, 3-2. Utrzymać tą przewagę, bo jak to było widziane? Utrzymajmy tą przewagę, utrzymajmy tą przewagę. Taki mem na TikToku, to idealnie pasuje, to widzę. Trzymajmy tą przewagę, utrzymajmy tą przewagę, utrzymajmy tą przewagę, jedziemy. Dawać Polska, dawać, kurwa, nigdy nie możemy dany. Nie spierdolę jakiejś akcji, naprawdę, proszę was. Dawać, kurwo jebana. Ja pierdolę, dobra, będzie gol. No i chyba, no i chuj. To jest towarzyskie, to musi, tutaj się debiut liczy. Wtedy dla mnie debiut jest najważniejszy, no jak przejebę to chuj. Kurwo, dobra, jeszcze mam piłkę. Igor, kurwo, jak to zajebał, ja pierdzielę. 16 strzałów, jest dobrze. Dobra, zaraz będzie koniec meczu, no nie. Dobra. Chyba jeszcze mają piłkę. Bramkarz wchodzi na boisko. Kurwa, ej, znajdź jakąś szybką akcję możemy. A jest wychodzi z dobra, dawaj! Na pałę jedni! Na pałę! No jedni to, kurwa, no co jest? Nie, jest, ta gra jest znacznie zbugowana, wydaje mi się. Uderzył, a nie podał. Ten, że uderzył tak dziwnie. Ale był spalony, dobra, możemy wygrać ten wtedy, chyba to wygramy. Dobra, mam następną akcję. Nie, oni mają akcję. No, kurde, jeszcze ostatnie minuty, ostatnia akcja, koniec! Debiut Christiana Ciechańskiego, czyli nie jest bardzo udany, tak wszystko się prezentuje. No kurde, 16 strzałów, XG, na poziomie 1,54, no udany mecz. No i mi się to podoba. I tak w ten sposób zaczynamy tą nową serię, zobaczymy, jak będę te odcinki nagrywał, będę się starał. Mili, Zieliński, tutaj czytacie sobie tutaj wszystko, co ja nie będę doczytał. Czołej zadowolony ze zwycięstwa, Polska musi nie brać pewności siebie.
To zatrudniła się na sezonie, to pozytywny wynik. Herdman jest taki, kto się prezentuje. Teraz za 79 dni gramy eliminację do Mistrzostw Europy i też proszę się dać znać, jakie możemy powołania zrobić. To mi zróbcie. Jak zrobicie taki coś w środę mega wdzięczny i to sobie przygotuję na przykład, bo to, co w środę, to panie odcinek będę nagrywał panie w środę, może jutro, więc. Zobaczymy, jakie przygotowanie. Oczywiście Lewandowski musi być i Wojciech Szczęsny zostaje. Wiadomo, będę na emeryturze, ale. Wiecie, pewnie nie znacie wszystkich kadrowiczów, ale mniej więcej tacy dobrzy, nie? Wiecie, o co chodzi. Bo tutaj są praktycznie wszyscy, zależy z jakiego kraju, nie? No wiadomo, z drugiej ligi, z trzeciej ligi, to nie będziemy mieli z Polski na przykład. Ale no, jak napiszecie, to będę mega wdzięczny, jak nie, to trudno. Chociaż część, chociaż mi doradźcie, będę zadowolony. A my wtedy zaczynamy nową serię. Debiut Kęsenczyk Kościńskiego uważam za udany. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do boju Polska, FN24, do boju Polska. Do zobaczenia. Jo.